Witajcie, ja jestem Stefan Bąk. Witam was po 112 dniach bez filmu. Chwileczkę sobie zrobiłem odpoczynku. Ten film miałem nagrać już 4 stycznia. On miał się chyba nawet pojawić 4 stycznia. I miałem wam tam powiedzieć właśnie wszystko to, co w dniu dzisiejszym, plus to, że robię sobie przerwę. No ale zrobiłem sobie przerwę faktycznie i bez tego po prostu, no. Na telefonie wziąłem i spisałem sobie wszystkie rzeczy, które chciałem poruszyć, bo wiem, że na pewno bym tego zapomniał i chciałbym, żeby ten film miał jakikolwiek ład. Więc zapraszam do oglądania. Pierwsze, co chciałem powiedzieć, to mam podziękować za 2 lata bycia już w teorii z wami, ponieważ właśnie dzisiaj, kiedy ten odcinek widzicie, jest 20 kwietnia 2021 i właśnie 2 lata temu, czyli w 2019, założyłem kanał Stefan Bąk. Pierwszy film, który widzieliście, pojawił się w listopadzie 2019, jakoś tak, i to była właśnie promocja Before Reactivation. No ale jednak kanał istnieje 2 lata, tak samo rok temu zrobiliśmy jakieś tam podsumowanie. I właśnie chciałem wam podziękować za te 2 lata, ale jednocześnie chciałem wam bardzo podziękować za ten ostatni rok, bo ten rok dużo zmienił względem YouTube'a. Stworzyłem około 100 filmów dla was. Nie liczę past, w sensie jeżeli liczymy pasty, to tam łącznie nawet chyba 120 filmów powstało. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście te filmy, że lajkowaliście, subskrybowaliście, jest nas 40 coś i dziękuję wam bardzo. Dużo, czy to dużo dla mnie znaczy? W pewnym sensie tak, no bo wiecie, że tak dziwnie trochę, kiedy nagle ktoś zaczyna cię oglądać, a jesteś jakimś typem, który gada pierdoły przed kamerą, bo jak mogliście zauważyć, no to często gadam głupoty przed kamerą i nie przykładam się do tego, no w jaki sposób składam zdania. Też teraz lecę na troszeczkę free, tylko że mam taki wstępny plan, jak ten film chcę ułożyć. Niestety, ale daily. W sensie historia daily, nie wiem czemu gdzieś opowiadałem, ale spotkanie z fanami na Discordzie, e-spotkanie, dokładnie się tytuł nazywa. To jest ten film, tam w karcie się gdzieś wyświetla, nie wiem która strona, ale właśnie ten film był takim zapalnikiem tego wszystkiego, że zrobiłem sezon 2 daily. Bo tam właśnie fani mi zaproponowali, żebym stworzył najprościej w świecie 2 sezon daily. Pomyślałem, że to może być spoko pomysł. Troszeczkę później tego żałowałem, tego super w teorii pomysłu, no ale niestety odbiło się to troszeczkę mojej psychice. Daily na psychice zostawia bliznę. Ale wracając do historii, no właśnie ja mam ten problem właśnie, że strasznie odbijam od wątku. W sensie gadam jeden wątek, przypomni mi się jedna rzecz, zaczynam gadać o drugim i odpływam w ten drugi wątek. To jest straszny mój problem. I to jest duży problem przed występowaniem przed kamerą. Wy nie wiecie, ile rzeczy zostało wyciętych w ciągu tego roku. I zgubiłem na przykład temat teraz, ponieważ odpłynąłem w trzeci wątek. I właśnie tam zaproponowano mi, żebym zaczął drugi sezon daily, więc także uznałem, że jest to super pomysł. Zaproponowano mi tam parę pomysłów, od razu je sobie zapisałem. To widać na filmie oczywiście, ale jak ktoś nie pamięta albo nie oglądał, no to... Sam był w grudniu, to wiecie, pół roku, prawie no pół roku. 4 miesiące minęły jakoś. Od tamtego filmu, więc może ktoś już nie pamięta i tam właśnie parę pomysłów wpadło. Dzięki temu miałem jakieś tam bazę pomysłów, wpłynęły także jakieś tam moje pomysły i zacząłem daily. Problem taki miałem, że miałem coś takiego jak freeze, czyli taką presję tego, że wiecie, powiedziałem sobie, chyba nie mówiłem tego nigdzie oficjalnie, bo nie chciałem po prostu, żeby było tak, że ja powiem, a nie zrobię. Więc dlatego też, oprócz tego, że daily na psychice zostawia bliznę, jak to tam naśpiewano zajebiście, no to właśnie ta presja, taka, którą sobie zrobiłem, że przez miesiąc będę robił filmy. Ona mnie troszeczkę zgubiła, ona mnie w cudzysłowie trochę zniszczyła, dlatego, że właśnie tam presję miałem, tą presję wykonania tego miesiąca, sam sobie ją ustawiłem. I po prostu też widziałem, że widzowie, którzy tam, wiem, że niektórzy oglądali każdy odcinek daily, pozdrawiam tych, którzy to robili, ale wiem, że po prostu, no, miałem to, że oni chcą, widzowie, w sensie chcą content, powiedziałem, że będę robić daily, robię to daily i nie umiałem tak przestać po prostu. Nie dało się, no, chciałem skończyć ten miesiąc. Także problem był ten 11 listopada, wyjazd.
to, że nie miałem montażysty, tak, że były problemy, dlatego że ja tworzyłem content, montowałem go, wszystko robiłem sam. Dalej robię sam, nie mam nikogo, kto pomaga przy tym kanale, więc to było właśnie takim największym problemem. Wymyślenie tego kontentu, stworzenie go i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wyczerpałem temat daily. Może być tak, że mam jakąś depresję, ale tak jak mówię, nie chcę o tym mówić, bo po prostu nie mam diagnozy, czy tak jest, czy tak nie jest, więc nie mówię, że mam to i to, jak 14-letnia Julka. Kolejny temat to było nowe recenzje, jakie mam. Robiłem sobie próbę przed filmem i teraz nie wiem, o czym nie mówiłem, bo co mówiłem tak luźno do kamery, żeby mniej więcej złożyć zdanie, jakie mam. Nie pamiętam, czy mówiłem o tym. Mam telefon i mam drugie urządzenie, które właśnie chcę zrecenzować. I to będzie drugi, będzie właśnie ten telefon będzie jako luźny. Ten drugie urządzenie będzie, myślę, bardziej poważniejsza recenzja. Pomysły na filmy to mówiłem chyba, że mam tą bazę pomysłów z daily. Następnie jakoś tam pomysły pewnie wpadną. Miejmy nadzieję, że w wakacje uda się jakiś content stworzyć. Nowy pomysł na kanał, większe pójście w profesjonalizm. To jest właśnie związane z tym bardziej recenzjami i bardziej odejście od vlogów. Ale no i właśnie mi się teraz przypomniało. Od nowego roku miałem pomysł stworzenia troszkę innego formatu, tylko on raczej nie wypali i nie ma na niego szans bez drugiej osoby, która byłaby moim montażystą. Ja nie mam pieniędzy, więc musiałby za darmo harować. Po pierwsze, nie znam zbytnio osób, znam jedną osobę, która montuje filmy. Po drugie, nie zrobiła tego za darmo, bo jest skurwysynem Żydem. Już wiadomo, kto ma wiedzieć, ten wie, o kogo chodzi. No i niestety, no, miałem pomysł. Miałem pomysł, żeby jakby robić vloga, ale jakby brać na przykład cały tydzień nagrywać i z tego tygodnia najciekawsze rzeczy sklejać w jednego vloga. To by dało mi to, że nieważne jakby co było i też jak mam wrażenie, byłoby to jakkolwiek ciekawe, jakkolwiek można by, ponieważ wiadomo, z dnia na to gówno można było zebrać, to było widać na daily, że w przypadku mojego życia to gówno można zebrać z jednego dnia. A w przypadku takiego tygodnia mamy o wiele większą pulę materiału, trochę też również ciekawszego materiału, dzięki czemu po prostu możemy nagrywać, mogę nagrywać ciekawsze rzeczy. No ale tak jak mówię, ten content nie ma na niego totalnie szans bez montażysty dodatkowego, bo ja nie będę w stanie jednocześnie, wiecie, nagrywać przez tydzień contentu, później go montować, już wiem po prostu. I wypaliłem się mocno, jeżeli chodzi o montowanie, właśnie przez ten ostatni rok. Właśnie ten Stefan Bunk Vlog 2020 mnie wypalił, bo to jednak było cały czas nagrywanie. Wiecie, na przykład już był taki mindset, że wiesz, kupujesz jakąś nową rzecz i myślisz, żeby ją odpakować bez odcinka, ale sobie myślisz, że ja nie mam odcinka w sumie, a ewentualnie przydoby się coś na zapas i tak dalej, więc na siłę musisz tworzyć content, którego nie do końca chcesz, ponieważ musisz mieć content. I dlatego też jest ta przerwa, ponieważ nie chcę nic obiecywać, nie chcę nic robić na siłę teraz. I po prostu powiem wam, poczekajcie. Bardzo mi przykro, ale będziemy dzisiaj poczekać. Może się doczekacie, może się nie doczekać, może zawisnę na sznurze w jakimś opuszczonym miejscu, nie wiadomo w sumie. Ja wody sobie nie wziąłem, ja pierdzielę ty. Troszeczkę wcześniej mówiłem o tym filmie, który nagrałem, kiedy kanał miał rok, czyli właśnie w 2020 roku. I wrócimy troszeczkę do tego tematu, dlatego że naszła mnie troszkę refleksja, między innymi obejrzałem sobie niektóre filmy i niektóre zniknęły z platformy. Ja z jednej strony jestem osobą, która nie lubi osób, które, w sensie nie podoba mi się to, że na przykład YouTuber jakiś usuwa filmy. Z jednej strony mi się to nie podoba, z drugiej zaś od perspektywy YouTubera rozumiem to w 100%, dlatego że sam usunąłem, nie usunąłem, ale zmieniłem ustawienia prywatności łącznie 19 filmów. Około 20% filmów miało zmienione ustawienia prywatności. W sensie chodzi mi o to, że nie wszystkie filmy dostały dane na prywatne, tylko niektóre filmy po prostu zostały dane na niepubliczne. I jeżeli ktoś na przykład dał łapkę w górę, albo gdzieś zapisano na playliście, to jest w stanie sobie znaleźć niektóre te oto filmy i po prostu może je dalej oglądać. Tylko to były takie filmy, które z jednej strony były trochę cringe'owe, najczęściej to były filmy, które były z jednej strony cringe'owe, ale z drugiej zaś nie były one na tyle cringe'owe, żebym nie chciał ich widzieć w internecie. I dla mnie jest to jakaś taka historia że taka pamiątka trochę po mnie. Rozumiecie chyba, o co mi chodzi, że wiecie, jak na przykład robicie zdjęcia swojemu dziecku, no to jest też jakaś tam pamiątka, jak ten bachur wyglądał kiedyś, no to coś powiedzmy podobnego w takiej ewolucji mojej życia, dorastaniu, jakimś tam
i tak dalej, i tak dalej. Ale okaram głupoty, bo został przedostatni temat w teorii, czyli Pastolektor. Założyłem nowy kanał Stefan Bąk, Pastolektor. Jest on podlinkowany chyba znowu w karcie, o ile nie zapomnę. Chociaż nie zapomnę, mam 4 dni, żeby to zmontować i tak dalej. 16 to nagrywam. Piątek 16. Powstał nowy kanał Stefan Bąk, Pastolektor, dlatego że wrzucanie past taki właśnie w formacie, czyli jako dodatkowy film w tygodniu, czyli po prostu mieszało strasznie, robiło straszny syf na kanale i osoby, które szukały mnie jako vlogowej osoby i osoby, które mnie szukały jako Pastolektora, troszeczkę to się mieszało, bo też parę osób tutaj przyszło dla Pastolektora, więc to w ogóle powinno być na początku filmu, może ty jakoś nagram jakiś film czy coś, że jest kanał osobny na pasty czy coś, bo jeżeli kogoś interesują pasty, no to po prostu przerzucam na drugi kanał, dlatego że czasami może być tak, że na przykład będę miał po prostu podjarę i będę chciał nagrać, powiedzmy, 10 past i sobie po prostu wrzucę te 10 past na raz, a nie, że będę czekał i nie będę też robił syfu. Jeżeli chodzi o aktualne pasty, to między innymi w sensie z jednej strony szkoda mi tych trochę wyświetleń, bo jednak te najwyższe wyświetlenia miały, no może nie zawsze, ale między innymi iPhone'iary miały 500 wyświetleń, dlatego że idealnie kiedy użyciłem te iPhone'iary, pasuj zrobił fake przejęcie konta przez wykop i troszeczkę trona zrobił, więc dlatego iPhone'iary miały tam z 500 wyświetleń czy coś takiego. Było nas 11, mieszkaliśmy w jeziorze, to jest najpopularniejszy film na moim kanale i nie wiem, czy on jest, chyba został już ukryty, jest on niepubliczny, dlatego że rozumiem hejt i tak dalej, troszeczkę, ponieważ jednak w ogóle tej pasty nie było między innymi na YouTube, ponieważ ja wyszukałem sobie tą pastę i nikt nie przeczytał tej pasty jako Pastolektor, więc także postanowiłem, że ją przeczytam. No i właśnie dlatego to tam miał chyba 2 albo 3 tysiące wyświetleń. Nie chcę mi się teraz sprawdzać, bo to zajmie mi wieki, ale właśnie ta pasta, na pewno zrobię repastę tego i troszeczkę szkoda tych wyświetleń, bo najchętniej, jeżeli byłaby taka możliwość, no to po prostu bym zastąpił nawet audio tylko i wyłącznie, no ale niestety na YouTube nie ma takiej możliwości, musiałem pisać do supportu, a ja od tygodnia mam zadzwonić na numer telefonu i coś ugadać i no jak możecie zgadnąć, tego nie zrobiłem, więc a jak to wygląda w moim życiu? Co aktualnie robię? Na przykład wczoraj sobie grałem 10 godzin w Simsy. Bardzo ciekawe, w ogóle wciągnąłem się w Simsy teraz ostatnio. I tak sobie żyję. Generalnie, jeżeli miałbym pisać jakoś krótko, co przez ostatnie, powiedzmy tam te 4 miesiące robię, albo nawet dłużej, powiedzmy tam od tego października, od kiedy są szkoły zamknięte, no to od tego momentu tak naprawdę siedzę na social media, słucham muzyki, raz na ludzki rok coś zagram, i to wszystko. To jest dosłownie wszystko, co jakby robię i ciężko mi jest jak to jakkolwiek opisać. Patec ostatnio wrzucił film sobie współpracy z Oppo i tam pokazał taki daily tracker swój, czy jakoś tak to nazwał. Ja to nazywam sobie daily tracker, nie pamiętam jak on to miał, ale zainspirował mnie i też stworzyłem taki daily tracker. Tutaj może go wrzucę i właśnie jest trochę zer. Staram się mocno, żeby jednak tutaj utrzymać to, żeby były te jedyneczki wszędzie. Porabiam sobie takie różne dziwne rzeczy. Nie nagrywam zbytnio, w sensie nagrałem jakieś tam ujęcia do tego telefonu, nagrałem unboxing, do tej drugiej rzeczy też chyba nagrałem unboxing. Znaczy, że unboxingi głównie nagrałem z powodu bezpieczeństwa, ponieważ to było jednak, jedno było zamówienie z Allegro i ono nie było najtańsze, bo to był telefon. Tak jak mówię, będzie o tym kiedyś film. Nie wiem kiedy, bo nie chcę obiecywać, że nie wiem, kiedyś tam będzie. Nie chcę sobie na sobie znowu robić presji. Chciałbym coś powiedzieć ciekawego, ale nie wiem co powiedzieć. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi troszeczkę zrozumiecie i uszanujecie to, że no na chwilę mnie w internecie nie będzie. Nie lubię, nie chciałem chyba tego mówić, ale myślę, że będzie nowa szata graficzna i to jest znowu obiecywanie i ja boję się, że to obietnica nie zostanie spełnione i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam za to, że obejrzeliście ten strasznie długi film. Mam takie wrażenie, jak tak patrzę na czasy, które tutaj mam, to dziękuję wam, że obejrzeliście ten film. Ja wam życzę miłego dnia i powodzonka gdzieś tam w różnych sferach życia. Zdrowia oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam za to, że jesteście, że oglądacie, że jakąś tam aktywność macie i do widzenia. Witam, żegnam was i przełączam się oficjalnie w tryb offline. Telefon się nagrał, chłopie.